tytuł tej pracy, która jest za moimi plecami, zawdzięczam Irenie. Tytuł Marie Ewy Magdaleny. Te kolaże powstawały przez ostatnie 2 lata i głównie są tutaj wątki kobiece. Czasami przeplatają się tutaj teksty. Jeden szczególny, napisany po niemiecku, w tłumaczeniu Ryszarda Krynickiego, to Paul Celan. Tobą była moja śmierć, ciebie mogłem zatrzymać, gdy postradałem wszystko. Te tkaniny ponad 3 lata temu zaczęłam to swoje zbieractwo i jestem absolutnie przekonana, że mamy bardzo dużo wszystkiego wokół nas i przedmiotów i zużytych różnych rzeczy i dlatego moją ideą jest jakby przetwarzanie, ale w takim systemie recyklingowym. To są rzeczywiście ubrania, które już z reguły się nie nadają do chodzenia, one są bardzo zniszczone. Podobnie jak i te obrusy i inne tkaniny, których widać, że ten czas odbił jakieś tam piętno. I próbuję jakby nadać tym pracom drugie życie. One, mimo że są bardzo dekoracyjne i wydaje się, że są bardzo takie kolorowe, na tych pracach niestety za wesoło nie jest. Są ilustracje wycięte po formie i naklejone na jedną planszę z atlasu anatomicznego dedykowanego studentom. Te dwie prace są fotografiami, niezwykle są obrzydliwe, powiedziałabym. Nazwałam je nasze koszmary, bo myślę, że nikt z nas nie chciałby zachorować i doświadczać czegoś takiego, czego doświadczyli ci ludzie. To są fotografie wycięte z albumu dedykowanego dermatologom, który w latach 20. został wydany w Wiedniu. Ja je wycięłam po formie i zszyłam, bo ja dużo fotografii robię takich zszywanych, robię takie mandale kolorowe. Zaczęło się od tych figurek, które zaczęłam kupować dość obsesyjnie. To są zawsze figurki kobiece, dość zniszczone, użyte, czasami na pchlich targach, czasami w jakichś sklepach z używanymi rzeczami. I to są figurki, które następnie poddałam takiej transformacji za pomocą czerwonej włóczki. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób mogę ją przetworzyć. Kiedy się już udało, nagle okazuje się, że pojawia się taka bardzo duży strumień interpretacyjny. Motanie tych figurek miało dla mnie pewne znaczenie takiego uwolnienia się od pewnego stereotypu. A potem się okazało, że właśnie jeszcze podkręciłam. Ta figurka kobieca, która jest reprezentacją kobiety, jest w bardzo trudnej sytuacji i ta sytuacja jest zarówno społeczna, kulturowa, polityczna. I próbowałam przemycić tę historię, mając na uwadze przede wszystkim wymiar też cielesny, zmysłowy, ale też mówiąc o tych wszystkich barierach i uprzedzeniach. Jak Ania zrobiła te figurki, które tak opresyjnie zamotała, to pomyślałam sobie, że ja ją tą sytuację urealnię. I moją modelką była moja siostra, która albo trzyma wielki kłębek w dłoniach, albo się do niego przytula. Cyfrowo
Pousuwałam niektóre fragmenty ciała ludzkiego, odwołując się tym samym do tych figurek, które czasami też nie mają pewnych kończyn. Ta realizacja nie jest dedykowana figurkom, tylko kontekstowi takiemu bardzo osobistemu. I tutaj co prawda pojawia się Ania z tą nitką wokół szyi, która może być dekoracją, a może być też traktowana jako rana, jako ślad. Pojawiają się nogi z kłębkiem wełny i ta praca najbardziej mi osobista, bo to jest mój autoportret.